Dzień dobry. Słuchajcie Państwo podcastu Polityki Insight Duży Pałac. W naszej audycji rozmawiamy o polskich wyborach prezydenckich. Prześwietlamy sztaby i kandydatów i opisujemy ich zmagania. Słuchajcie, obserwujcie, komentujcie. Nazywam się Andrzej Bobiński i zapraszam na dzisiejszą audycję. Jest środa, 8 kwietnia. Ustawa wprowadzająca głosowanie korespondencyjne dla wszystkich przechodzi kwarantannę w Senacie, a Zjednoczona Prawica się chwieje. Jarosław Gowin wyszedł z rządu, ale jedność porozumienia wisi na włosku. Zasadniczo scenariusze dla wyborów prezydenckich są dwa. Stan nadzwyczajny i przesunięcie o co najmniej 120 dni wyboru lub głosowanie korespondencyjne i przesunięte wybory najprawdopodobniej na 17 maja. Dziś postanowiłem porozmawiać z Wojtkiem Szackim, jak w tej sytuacji powinna zachować się opozycja. Wojtku, proponuję, że porozmawiamy dzisiaj, pomijając wątek prezydenta Andrzeja Dudy, bo wszystkiego na jego temat i tak można dowiedzieć się z telewizji publicznej, a ewentualnie dla ludzi, którzy telewizji nie oglądają, z TikToka. Więc chciałem ciebie zapytać, jak wyglądają pozostali kandydaci wyłaniający się ze zgliszczy kampanii? Pewnie tak całkiem pominąć prezydenta się nie da w naszej rozmowie, ale rzeczywiście skupmy się może tym razem na kandydatach opozycyjnych. Małgorzata Kidawa-Błońska radzi sobie, no po prostu sobie nie radzi, mówiąc najkrócej. Za każdym razem jak ona coś mówi, to ja widzę niepokój i mam wrażenie, że nie jest to obawa o los Polski, tylko strach przed tym, że za chwilę powie coś, z czego później będzie się śmiało pół internetu. Ta słabość Kidawy-Błońskiej jest oczywista dla wszystkich ludzi, z którymi rozmawiam o jej kampanii. Nie mają też dobrego wytłumaczenia, dlaczego jest aż tak źle, dlaczego jest o tyle gorzej niż w kampanii parlamentarnej, kiedy tych wpadek było jednak mniej. Najnowsze sondaże, tutaj Aśka Sawicka zaopatrzyła nas w dane z marca i jeśli pominiemy sondaże skrajne, to ta średnia sondażowa Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w marcu to jest niecałe 18% z tendencją spadkową. W ostatnich czterech sondażach to było już zaledwie 14%. No, wygląda to bardzo źle i kandydatka ani jej zaplecze nie ma specjalnie pomysłu, jak wybrnąć z tej sytuacji. Pamiętajmy, że paręnaście dni chyba temu zaapelowała do wyborców o to, żeby zbojkotowali wybory. Nie wycofała się, ale zawiesiła kampanię. Teraz nie bardzo wiadomo, czy tę kampanię powinna odwieszać, czy uznać, że wszyscy zapomnieli, że ona zawiesiła tę kampanię. Widzę problemy, nie widzę rozwiązań. Uważasz, że ona powinna odwieścić ten bojkot, czy... Nie chciałbym być doradcą Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, ale powinna chyba powiedzieć, że w związku ze zmieniającymi się okolicznościami powinna do tej kampanii jakoś wrócić, albo przynajmniej powoli ją wskrzeszać, bez może jakiegoś wyraźnego komunikatu, że z powrotem walczy o głosy wyborców i jednak ich nie zachęca do bojkotu. No, to był bardzo zły ruch wtedy z tym apelem o bojkot, który został natychmiast wyśmiany przez kandydatów pozostałych opozycyjnych. No i teraz chyba nie ma dobrego rozwiązania, jak do tej kampanii wrócić. No to może przejdziemy teraz do Roberta Biedronia, którego jest dosyć mało i też mam wrażenie, że jego kampania niespecjalnie jest mocna. Tak naprawdę brakuje go w Sejmie i głosem lewicy w tych czasach siłą rzeczy jest Adrian Zandberg, który rośnie, a Biedroń tak stoi w miejscu i trochę go nie widać. No wrócił Sejm, wróciły obrazki z mównicy sejmowej, z sali sejmowej. No i siłą rzeczy inni politycy lewicy są widoczni. Ja prawdę mówiąc nawet bardziej niż Zandberga widzę Krzysztofa Śmiszka i posła Gawkowskiego. Oni byli chyba takim najbardziej słyszalnym głosem lewicy w czasie awantury o kodeks wyborczy i tę nieszczęsną ustawę o głosowaniu korespondencyjnym. Ale również zdaje się w tych projektach pomocowych. Ich jest więcej i są bardziej słyszalni niż kandydat, który jako europoseł no, ma siłą rzeczy trochę trudniejszą sytuację. Oczywiście też Adrian Zandberg bardziej pasuje do sytuacji. Jego głos, myślę, bardziej harmonizuje z nastrojami społecznymi, z tymi ludźmi, którzy teraz tracą pracę. Adrian Zandberg, wyobrażam sobie, że dla nich jest bardziej wiarygodny. Widziałem go w kilku programach publicystycznych i on sobie całkiem dobrze radził jako głos tych wkurzonych, wściekłych, tracących pracę ludzi. No to teraz trójka kandydatów, którzy moim zdaniem sobie trochę lepiej radzą, niż można byłoby się spodziewać. Może zacznijmy od Władysława Kosiniaka-Kamysza, który, muszę powiedzieć, że
sprawia wrażenie coraz bardziej prezydenckie. Tak, wrócę jeszcze może na sekundę do Roberta Biedronia i powiem, że w tej samej średniej, której Małgorzata Kidawa-Błońska miała niecałe 18%, on ma niecałe 8%. Jeśli chodzi zaś o lidera PSL, no to on ewidentnie rośnie w sondażach, ale nie jest to jakiś wzrost skokowy, ani nawet taki bardzo wyraźny trend po kilka punktów procentowych z badania na badanie. To jest taki drobny wzrost. W kilku badaniach rzeczywiście wyprzedził nawet Małgorzatę Kidawę-Błońską. No ale ze średniej sondażowej wynika, że on ma niecałe 12%. Jeśli wziąć pod uwagę tylko ostatnie 4 sondaże, to jest nieco ponad 12%. Nie ma jeszcze takiego skoku jakościowego, który pozwoliłby powiedzieć wyborcom, którzy nie głosują na co dzień na PSL, tak, to jest nasz kandydat na prezydenta. Warto zaryzykować i poprzeć akurat jego. Ale z drugiej strony umościł się na trzeciej pozycji, zostawiając za plecami pozostałych kontrkandydatów. A w sytuacji tak słabej kandydatki Platformy Obywatelskiej, to ta trzecia pozycja może dosyć szybko zamienić się w pozycję drugą. I jeżeli doszłoby do drugiej tury, to Kosiniak-Kamysz by się tam znalazł. Tak, zresztą tutaj ważne zastrzeżenie, o którym nie powiedzieliśmy na samym początku rozmowy. Sondaże zawsze są fotografią chwili i to chwili przeszłej, a nie żadną prognozą. I to, czym teraz dysponujemy, no to jest zapis emocji pewnie sprzed paru tygodni, czy sprzed przynajmniej paru dni. A wyobrażam sobie, że teraz to się może bardzo szybko zmieniać. Ja śledzę także inne sondaże, nastroje konsumenckie, które bada z dnia na dzień firma Kantar. I z nich wynika, że Polacy jeszcze nie poczuli w większości tego nadchodzącego kryzysu gospodarczego. Tam mniej więcej 1/3 badanych odpowiada, że ich warunki materialne się pogorszyły w ostatnim czasie, a jednocześnie aż 90% badanych uważa, że się pogorszą warunki materialne innych Polaków. Czyli krótko mówiąc, kryzys jest na razie dość pojęciem abstrakcyjnym. Wszyscy wiedzą, że on nastąpi, ale wszyscy też, czy też zdecydowana większość uważa, że ich akurat nie dotknie. I dopóki te dwie wartości się nie zaczną zbliżać, dopóty to nie jest jeszcze bardzo groźne dla rządu i nie będzie miał jakiegoś wielkiego wpływu na sondaże. Dopóki większość Polaków nie uzna, że ich już ten kryzys dotknął i że działania rządu są niewystarczające. Jeśli to się zacznie zmieniać, no to te sondaże partyjne i prezydenckie mogą w ciągu parunastu dni się wywrócić i nic nie będzie przypominało tego obrazka, o którym teraz rozmawiamy. Dojechaliśmy do Szymona Hołowni, kandydata, który według wielu ekspertów ma najlepszą kampanię w internecie, a zarazem wydaje się, że przebił się do mediów mainstreamowych i przestał być pytany na każdym kroku o in vitro czy aborcję. I zaczął odgrywać trochę inną rolę. Tą rolę, w której on chyba sam się chciał obsadzić, a rzeczywistość mu w tym bardzo pomaga, to znaczy takiego antypartyjnego, antyestablishmentowego polityka, jakkolwiek dziwnie by to brzmiało w kontekście człowieka, który zrobił karierę w TVN-ie. Ale jednak wydaje się, że tutaj ten jego przekaz, że on jest inny od tych innych polityków, zaczyna jakoś tam działać. No to jest modna teza, nie znajdująca na razie potwierdzenia w sondażach. Odwołam się znowu tutaj do naszej ukochanej średniej. Hołownia ma niecałe 6%. Tak więc ta teza, z którą ja się też zetknąłem i są jakieś przesłanki, które wskazują na to, że jest prawdziwa, czyli na przykład zasięgi w internecie, jakie robią, mówiąc kolokwialnie, filmiki z udziałem Szymona Hołowni, nie przekładają się na razie na wzrosty sondażowe. Można tutaj powiedzieć, że albo jest pewne opóźnienie i to zacznie działać za czas jakiś. Można też powiedzieć, że te sondaże w tym momencie są niezbyt wartościowe i gdy przyjdzie do głosowania, to wyniki będą inne. Ale można też się zastanowić, czy Szymon Hołownia jest wiarygodny w tym, co mówi. Czy ta rola antyestablishmentowca mu leży i czy jest przekonująca dla wyborców? Ja sobie wyobrażam, że na przykład gdyby przenieść Pawła Kukiza z 2015 roku do 2020 z jego energią i wiarygodnością, to on w tej roli wypadłby znacznie wiarygodniej i kto wie, czy to on by nie pociągnął tej kampanii najmocniej. W tym momencie Szymon Hołownia, ja nie widzę na razie takich perspektyw przed nim, żeby on nagle zaczął mocno rosnąć i nawet myślę występy w TVN i nawet najlepsze filmiki mu w tym raczej nie pomogą, ale mogę się mylić. Wreszcie dojechaliśmy do Krzysztofa Bosaka. Ogólnie spotkałem się też z taką
teorią, że Konfederacja zyskuje na sytuacji w kraju, na kryzysie. Jest z jednej strony Grzegorz Braun, który dosyć często pojawia się na mównicy sejmowej i jest takim trochę chodzącym ludzkim, żywym memem. Z drugiej strony mało jest Korwin-Mikkego, który co już tylko pojawia się jako obrazek, a nie wypowiada się. A z kolei Krzysztof Bosak jest bardzo takim ostrym, wyszczekanym, jeżeli mogę sobie pozwolić na takie słowo, krytykiem PiSu, a zarazem wydaje się iść taką drogą trochę swojego mentora politycznego sprzed wielu lat, Romana Giertycha, to znaczy staje się w pewnym sensie takim pieszczochem salonu liberalnego. Co myślisz o Krzysztofie Bosaku, Wojtku? Krzysztof Bosak dość zręcznie wypada z mównicy sejmowej, gdy krytykuje na przykład tryb pracy parlamentu i trudno się z nim nie zgadzać, gdy jedna z komisji sejmowych pracuje w środku nocy. Nie bardzo wiedzą posłowie, nad czym głosują. Jak czytałem relacje dziennikarzy z tej komisji, no to nie wiedziałem, czy się śmiać, czy płakać. Jakaś poprawka na przykład utknęła w spamie szefa komisji i dopiero później się odnalazła. Nie wiedzieli, nad jakimi poprawkami głosują. Brakowało merytorycznych odpowiedzi ze strony członków rządu. No, to jest jakaś makabra i krytyka tego jest wiarygodna i przekonująca. Również Konfederacja dość mocno broni przedsiębiorców, czyli tego swojego korowego elektoratu, o który bije się pewnie też z Kosiniakiem Kamyszem Krzysztof Bosak. No ale też zwróciłbym uwagę na spore ograniczenia, jakie ma kandydatura Bosaka. To jest jednak bardzo słaba partia z niewielkim poparciem, bez szans na jakiś gwałtowny wzrost, bo ten wzrost mógłby się odbyć tylko kosztem PiSu. Nie wierzę, że jacyś wyborcy Małgorzaty Kidawy-Błońskiej czy Władysława Kosiniaka-Kamysza nagle doznają jakiegoś olśnienia i wskażą na Bosaka jako przedmiot ich uczuć wyborczych. Tak więc dopóki tutaj Andrzej Duda nie zacznie gwałtownie tracić, dopóty Krzysztof Bosak będzie się obracał między 4-6%. No dobrze, Wojtku, to zrobiliśmy sobie takie trochę zdjęcie, fotografię sytuacji, jaką ona jest dzisiaj. I teraz jeszcze patrzę na te wyliczenia przed nami. Z nich wychodzi, że średnia sondażowa Andrzeja Dudy to jest 49,3%. Więc wydawałoby się, że jest na granicy wygrania w pierwszej turze. I przepraszam, są sondaże, w których ma ponad 50. Jak najbardziej. No i teraz moje pytanie brzmi, co się wydarzy dalej? To znaczy, traktując trochę ten punkt wyjścia, który sobie zarysowaliśmy i zakładając jednak, że te wybory odbędą się w maju, pierwsze pytanie do ciebie brzmi, czy uważasz, że istnieje jakakolwiek szansa, żeby jakiś kandydat opozycyjny wygrał te wybory albo przynajmniej doprowadził do drugiej tury? I w związku z tym, jeżeli tak, to czy ta kampania nie powinna się rozpędzić teraz? Uważam, że opozycja po pierwsze popełniła, nie wiem czy katastrofalny, ale dość poważny błąd, gdy Jarosław Gowin zaczął się buntować wyraźnie przeciwko Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jak się pojawia jakaś szczelina w obozie władzy, to należy tam wejść jakimkolwiek klinem. Jak się nie ma klina, to chociaż włożyć tam paznokieć i próbować rozrywać ten monolit. A tymczasem, gdy Jarosław Gowin przedstawił swoją propozycję zmiany konstytucji i odwleczenia wyborów prezydenckich o 2 lata, wszyscy jego potencjalni partnerzy po stronie opozycyjnej zmieszali go z błotem, wyśmiali i pozostawili na łasce Jarosława Kaczyńskiego. Nic by nie kosztowało opozycji, gdyby powiedziała, interesująca propozycja, porozmawiajmy. Każde spotkanie Borysa Budki, Władysława Kosiniaka-Kamysza czy Włodzimierza Czarzastego z Jarosławem Gowinem, z którego można by pokazywać jakieś zdjęcia, filmy, przecieki, uderzałyby tak naprawdę w Zjednoczoną Prawicę, bo wicepremier by negocjował z opozycją. Zaczęłyby się różne plotki o tym, czy on nie kombinuje na przykład, żeby zostać premierem w rządzie opozycyjnym. Opozycja w ogóle nie spróbowała zagrać w tę grę. Wiem, że to brzmi dość cynicznie i można powiedzieć, że pryncypialnie nie należy rozmawiać z przedstawicielem obozu władzy, gdy ten obóz dąży do przeprowadzenia za wszelką cenę wyborów prezydenckich. No ale jednak taka jest polityka i gdy pojawiła się choćby minimalna szansa na rozbicie tego obozu, opozycja powinna z tego próbować skorzystać. Pełna zgoda, ale mam wrażenie, że uciekłeś od mojego pytania. Czy istnieje jakakolwiek możliwość, żeby Andrzej Duda nie wygrał wyborów majowych? To nie była ucieczka od pytania, tylko przedstawienie pewnych ograniczeń po stronie opozycji.
Jeśli oni nie potrafią skorzystać z prezentu, który im jest podsuwany, to tym trudniej będzie oczekiwać od nich jakiejś super strategii i świetnego wykonania planów. Moim zdaniem w tym momencie opozycja powinna oczywiście przewlekać maksymalnie pracę w Senacie, następnie odrzucić tę ustawę, wskazując wszystkie jej wady. Być może to doprowadzi do odrzucenia tej ustawy, jeśli Jarosław Gowin zreaktywuje swój bunt i pomoże opozycji, gdy ta ustawa będzie głosowana przez Sejm, w zasadzie ta uchwała Senatu. I opozycja wciąż nie jest podmiotem w tej rozgrywce. Musi oczekiwać na rozwój wydarzeń. Powinna moim zdaniem wrócić z kampanią, tylko kampanią nie w takim tradycyjnym rozumieniu, tylko powinni uczynić z tych wyborów jakiś rodzaj starcia, plebiscytu, czyli czy rząd PiS-u i czy prezydent Andrzej Duda poradzili sobie z koronawirusem i jego gospodarczymi skutkami. No wydaje mi się, że to, czego brakuje i to jest coś, co byłoby jakimś tam wyjściem do przodu, to jest, żeby ta opozycja zaczęła ze sobą rozmawiać i żeby jakoś spróbowała odbudować zaufanie. Znaczy, wydaje mi się, że jakim kolosalnym problemem po stronie opozycyjnej jest to, że nikt nikomu nie ufa i oni się ścigają o to, kto będzie miał 15, a kto będzie miał 16%. Natomiast tym samym tracą i gdzieś się pogrążają w jakichś gierkach, zamiast rzeczywiście usiąść do stołu i się zastanowić, co w tej sytuacji zrobić. Czyli już poczucie, że właśnie tutaj kluczem do jakiegoś wyjścia do przodu i wymyślenia jakiejś strategii na to, co się może dziać w najbliższych tygodniach, byłoby w pierwszym kroku, żeby po prostu zacząć ze sobą poważnie rozmawiać, coś na wzór jakiegoś takiego okrągłego stołu opozycyjnego. Pełna zgoda i myślę, że to byłoby pożądane. Zastanawiam się, czy wykonalne, dlatego że tam nie dość, że w samej Platformie jest wiele ośrodków decyzyjnych, przywództwo Borysa Budki nie jest ugruntowane. Nie wiadomo, jak dużą rolę odgrywa Sławomir Nitras, nie wiadomo, jak dużą rolę odgrywa Donald Tusk, nie wiadomo, co myśli sama kandydatka, więc w samej Platformie brakuje przywództwa. Tam jest moim zdaniem kryzys potężny, polityczny wewnątrz tej formacji, wiążący się z deficytem takich polityków z prawdziwego zdarzenia, z pierwszej ligi, doświadczonych, mających pamięć instytucjonalną, sięgającą kilkunastu lat wstecz. No, mamy taką drużynę niedoświadczoną, która nagle awansowała do ekstraklasy i musi się bić z tymi cwanymi wyjadaczami polskiej ligi, jak Jarosław Kaczyński. I na razie słabo to im wychodzi. A po drugie, no jeśli Władysław Kosiniak-Kamysz zaczyna przeganiać, a w każdym razie doganiać Małgorzatę Kidawę-Błońską, no to tam dochodzi do tego po prostu zwykła nerwowość, zazdrość, panika. No wszystkie te uczucia, które bardzo utrudniają rozmowę i jakieś otwarte dogadywanie się. Sam Kosiniak-Kamysz no pewnie by przywitał z radością wycofanie się Kidawy-Błońskiej i poparcie, a trudno mi sobie wyobrazić, że on sam się wycofa i na rzecz kandydatki, która sobie ewidentnie gorzej od niego radzi w kampanii. A czy w ogóle taki scenariusz, czyli zjednoczenie i poparcie jednego kandydata, który między innymi był opisywany przez blogera o zgrabnym pseudonimie Galopujący Major na portalu Krytyki Politycznej wczoraj wydaje się jakkolwiek możliwy albo realny? Wydaje mi się, że jest to nierealne, ale nie wydaje mi się, że to był głupi tekst. Wydaje mi się, że scenariusz, w którym wycofują się kandydaci, jest nie do przeprowadzenia i kłóci się z elementarnym interesem formacji, które tych kandydatów wystawiły. Natomiast im więcej będzie takich głosów w przestrzeni publicznej, tym większe szanse, że ten scenariusz się zrealizuje siłą faktów. Nawet nie przez to, że jacyś kandydaci się wycofają, tylko że któryś z nich zacznie po prostu rosnąć w tych badaniach prezydenckich. Do iluś osób, wyborców kalkulujących, może po prostu dotrzeć ten przekaz, że jeden kandydat byłby najlepszy i zacznie się racjonalizowanie, który z tych kandydatów taką rolę może odegrać. I w tym momencie po prostu wyborcy wskażą tego kandydata, który ma największe szanse na pokonanie Andrzeja Dudy, wyborcy opozycyjni. A w którym momencie musi się wycofać kandydat, żeby nie znalazło się jego nazwisko na karcie wyborczej? Zadajesz niesamowicie trudne pytania w kraju, w którym nie wiemy, jak przeprowadzone będą wybory i nie wiadomo, kiedy będą i nie wiadomo, w jakim reżimie prawnym. Nie, ale w tej rzeczywistości jeszcze normalnej, bez tych zmian, które wejdą nam w życie. Nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Zgaduję, że jakieś, no bo one muszą być wydrukowane, prawda? Więc to pewnie musi być jakieś parę dni przed. Raczej parę dni niż... Z drugiej strony ja się zastanawiam, bo minister premier Jacek Sasin wczoraj w telewizji opowiadał o tym, jak to będą przygotowane karty do głosowania, ale będą
będą drukowane dopiero siłą rzeczy w momencie, kiedy ta ustawa wejdzie w życie. Więc zastanawiam się, co się dzieje w sytuacji, w której one będą przygotowane, ale ktoś się wycofa w momencie, w którym, i ja wyobrażam sobie, że jeżeli ktoś miałby się wycofywać, to powinien się wycofać tamtego 7-8 maja. Zakładając, że nie godzi się na to, żeby wziąć udział w tych wyborach. No i to poza wszystkim innym, wydaje mi się, trochę zakłóca przygotowanie tych wyborów i wydrukowanie tych kart, które, przypominam, muszą jeszcze dotrzeć do domów, żeby głosować korespondencyjnie. Więc i to do właściwych domów. Tak? To właśnie, to już jakby w to nie wchodźmy, ale same te scenariusze wycofywania się, wydaje mi się, zarazem są ciekawe, a z drugiej strony też mogą trochę pokrzyżować sprawne przeprowadzenie tych wyborów, a z drugiej strony być argumentem, żeby je przesunąć na 17 maja. Ale teraz tak, Wojtku, bo jeszcze ten scenariusz taki chyba najczęściej powtarzany przez polityków opozycji i też przez wielu jej zwolenników, czyli bojkot tych wyborów. Znaczy, że wszyscy bojkotują te wybory, doprowadzając do możliwie niskiej frekwencji i wyboru pewnie w pierwszej turze Andrzeja Dudy, który nie byłby uznawany. Czy ty rozumiesz ten scenariusz poza jakby emocją, która za nim stoi, i co by z niego wynikało dla państwa polskiego? Zacznijmy od tego, że jeszcze nie wiemy, którzy kandydaci zostaną ostatecznie zarejestrowani przez PKW. Gdyby na placu boju byli tylko ci duzi kandydaci opozycji, to nawet pod względem prawnym może by się okazało, że taki bojkot solidarny miałby sens. Ponieważ przynajmniej teoretycznie nie może być tak, że jeden kandydat startuje w pierwszej turze, czy też w drugiej. Natomiast można założyć, że jednak ci kandydaci typu Marek Jakubiak czy Mirosław Piotrowski zdołali jakimś sposobem zdobyć te 100 tysięcy głosów poparcia, mimo że ludzi nie było na ulicach, więc nie było od kogo zbierać. Więc taki scenariusz prawnego bojkotu, który by uczynił krzywdę rządzącym, wydaje mi się, nie da się urzeczywistnić. A w bojkot jako formę podważenia legitymacji tych wyborów, prawdę mówiąc, nie chce mi się wierzyć. Myślę, że trudno będzie osiągnąć taką jednomyślność tych dużych kandydatów opozycyjnych, któryś z nich pewnie by skorzystał z okazji i stanął do walki. Moim zdaniem po prostu, jeśli są wybory, to należy w nich walczyć. No, niezależnie od okoliczności, są oczywiście protesty wyborcze, można zarówno na gruncie prawnym protestować, jak i politycznie, można podważać mandat demokratycznie wybranego prezydenta, można wskazywać na niską frekwencję, na nieprawidłowości, na fatalną ustawę niezgodną z konstytucją, która umożliwiła ten wybór, ale bojkot to, mam poczucie, że to nie jest dobra droga. No w ogóle mi się wydaje, że tak samo jak w ustalaniu jakiejś strategii, żeby spróbować zawalczyć z Andrzejem Dudą, tak samo przy strategii, jaką byłby bojkot, to co byłoby tutaj kluczowe, to jest właśnie to, o czym ty mówisz, czyli jakieś takie porozumienie, zaufanie i zjednoczenie i stanięcie wspólnie za tym pomysłem. To znaczy w momencie, w którym nie wiadomo, kto zbojkotuje, ja zbojkotuję, ty nie zbojkotujesz, a jak ty zbojkotujesz, to wtedy ja jednak może nie zbojkotuję. I cała taka karuzela właśnie podejrzliwości, która będzie zakładała, że jeżeli wszyscy zbojkotują, a ja nie, to wchodzimy w jakąś taką idiotyczną teorię gier, gdzie wszyscy przegrywają. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę to się sprowadza, i to dla mnie jest trochę wniosek z tej naszej rozmowy, który bym tobie podrzucił. To jest właśnie kwestia tego, że to jest chyba, poza wszystkim innym, ostatni moment, żeby a... zacząć ze sobą rozmawiać i podjąć jakąś próbę ustalenia, co dalej. B, też wypracowanie jakiejś strategii, zakładając, że są różne scenariusze i różnie sytuacja może się rozwinąć. Ale to takie siedzenie, mówienie, że to jest wszystko skandal, granda i my będziemy bojkotować, a tak naprawdę to zobaczymy, czy będziemy bojkotować. I z drugiej strony udawanie, że nie prowadzimy kampanii, ale trochę próbowanie jej prowadzić, bo jednak patrzymy na te sondaże, ale w nie nie wierzymy, no to wszystko jest po prostu jedna wielka porażka i olbrzymi błąd. I to jest trochę taki moment, wydaje mi się, gdzie na tej opozycji musi się znaleźć ktoś, kto będzie wiedział, jak pójść do przodu, bo na razie oni strasznie buksują i kręcą się w kółko. No chciałbym wierzyć w imię też jakości polskiej demokracji, że to jest zasłona dymna i że tak naprawdę na zapleczu trwają prace nad 8 różnymi scenariuszami, z których każdy jest rokujący, ale jakoś nie wierzę. W sensie, że palą gumę, żeby właśnie wytworzyć jak najwięcej zasłonę tego, dymną. Żeby wytworzyć zasłonę dymną, a tak naprawdę szykują się do wyścigu swojego życia. No rzeczywiście, ja też jakoś nie widzę tego teraz, ale bardzo jestem ciekaw, bo wydaje mi się, że naprawdę to jest trochę ten moment, kiedy ci wszyscy ludzie muszą usiąść i trochę zdecydować, co dalej, bo jeżeli tego nie zrobią, to co by się nie wydarzyło, to te wybory przegrają.
A ja bym jednak zaryzykował tezę, że to nie jest tak, że one są już z góry przegrane, bo naprawdę 30 dni to jest bardzo, bardzo dużo. 30 albo więcej. 30 albo więcej. Wystarczy spojrzeć na to, gdzie ten kraj był 30 dni temu. Więc no bardzo jestem ciekaw i myślę, że to jest to, co będziemy obserwować. My zakładaliśmy w pewnym momencie, że w ogóle zawiesimy ten duży pałac, w którym sobie rozmawiamy o wyborach prezydenckich, ale wydaje mi się, że wchodzimy jednak w najciekawszy moment tej kampanii, nawet jeżeli teoretycznie tej kampanii nie ma. Ja bym nie zawieszał dużego pałacu. Myślę, że tematów nam nie zabraknie. Udało się dzisiaj nawet porozmawiać niezdalnie, zachowując bezpieczny dystans i być może będzie tak, że płynnie przejdziemy z dużego pałacu do jakiejś rozmowy o wyborach parlamentarnych, bo ja nie wierzę, że ten konflikt, o którym rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, który nazwaliśmy zapasami Jarosławów, się weźmie i skończy. Ja myślę, że wręcz przeciwnie, Jarosław Gowin mówił nie w faktach po faktach, że pandemia to nie jest czas na rząd mniejszościowy, z czego można wysnuć logiczny wniosek, że jak tylko skończy się pandemia, to ten rząd będzie mniejszościowy. Wojtku, bardzo dziękuję i widzimy się za tydzień. Dziękuję. Na dziś to wszystko. Zapraszam w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek Dużego Pałacu. Posłuchajcie również naszych innych audycji. We wtorki Energii do Zmiany, w czwartki technologicznego podcastu Przyszłość jest dziś, a w piątki audycji o najważniejszych wydarzeniach politycznych i gospodarczych w Polsce, Europie i na świecie. Znajdziecie nas w serwisach Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, na SoundCloudzie i w innych aplikacjach, w których słuchacie podcastów. Słuchajcie, obserwujcie i komentujcie. Do usłyszenia.